Dzień dobry Państwu, witam w Onet Rano. Wiem, dzisiaj moim gościem jest Bartek Godusławski, Business Insider Polska. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. I porozmawiamy o tym, dlaczego wszystkie moje faktury za kredyty, leasingi i tak dalej nie idą w dół. Ja oskarżam ciebie, że to jest twoja wina, a ty się teraz broń i powiedz mi, że to nie jest twoja wina. To ja w ramach przenoszenia oskarżeń na innych i w ramach eskalacji przełożę to na prezesa Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście, gdyby prezes nas teraz oglądał, to powiedziałby, że absolutnie to nie jest jego odpowiedzialność, bo on w tym ciele, które podejmuje decyzje o stopach procentowych, które przekładają się na raty kredytów, leasingu i tak dalej, ma tylko jeden głos. No ale to jest nieprawda. Wszyscy wiemy, że tajemnicą Policznela jest, że de facto większość członków Rady Polityki Pieniężnej jest w jakimś sensie, cudzysłów, kontrolowana i zbieżna z tym, co myśli profesor Adam Glapiński. Prezes Glapiński ma zdecydowanie decydujący głos w tej radzie. Tak jest. Jego silna osobowość, jego profesjonalizm, wybitność i doświadczenie powodują, że jeżeli on mówi obniżamy, jeżeli on mówi podnosimy stopy procentowe, to wówczas idzie za nim jeszcze sześciu członków Rady Polityki Pieniężnej. Dla osób, którym się wydaje, że to są takie nudne rzeczy, komunikaty, które nie mają żadnego znaczenia i to nie jest związane z naszym życiem, wytłumacz proszę mi w trzech prostych zdaniach, w jakim stopniu to, czy Rada Polityki Pieniężnej obniża, czy podwyższa, czy nie zmienia stóp procentowych, wpływa na to, jak moja faktura za kredyt mieszkaniowy wygląda. Znaczy, to jest wprost przełożenie. Ta główna stopa Narodowego Banku Polskiego w tej chwili 5,75%, jedna z najwyższych w Unii Europejskiej. Wyższą od nas mają Rumunii i Węgrzy. Węgrzy nadal obniżają sobie procentowe, więc być może wkrótce będą mieli niższą, a Rumunii dzisiaj mają posiedzenie Banku Centralnego i jest oczekiwanie, że obniżą stopy procentowe. Znaczy, to jest wprost benchmark odpowiednik dla kredytów, dla oprocentowania kredytów, czy to hipotecznych, czy kredytów innych. No i jeżeli stopy procentowe spadają, no to siłą rzeczy nasze raty też spadają. Z pewnym oczywiście delikatnym opóźnieniem, no tak, ale one spadają, bo mamy często oparte na przykład kredyty hipoteczne o WIBOR 3-miesięczny bądź 6-miesięczny. No więc jest to przesunięcie takie tutaj w czasie. Mówimy też o wszystkich kredytach, nie tylko hipotecznych, ale jak płacę kredyt za pralkę albo za leasing samochodu, ale chociaż albo głównie dług z karty kredytowej, to wszystko jest. Tak jest, ale głównie tutaj jak gdyby tym takim najbardziej uciążliwym dla społeczeństwa elementem są kredyty hipoteczne ze względu na jakby wysokość raty, tak, ze względu na długotrwały czas spłacania tych rat, no bo mówimy co najmniej o kilkunastu latach, jeżeli bierzemy kredyt na dom czy mieszkanie. I prezes Glapiński przy okazji powiedział też zdanie, które muszę powiedzieć mnie zdumiało i wpadłem w lekką depresję finansową, bo powiedział, że w jego zdaniem w ogóle szansa, nie to, że decyzja, ale szansa na to, żeby decyzję podjąć o obniżeniu stóp procentowych być może pojawi się w 2026 roku. Czyli de facto nie wiadomo, kiedy się pojawi, bo to jest tak odległa perspektywa. Wszystko się może, że w 26 się może okazać, że w 28. Możemy mieć wojnę bliżej jeszcze nas odpukać. Możemy mieć wojnę na Pacyfiku, możemy mieć naprawdę mnóstwo różnych katastrof. Kryzys finansowy nowy tak na jest, świecie. Tak jest, więc jak gdyby powiedzenie, że stopy procentowe najwcześniej mogą spaść w 2026 roku, to jest powiedzenie, nie zamierzam w przewidywalnej przeszłości zagłosować za obniżką stóp procentowych. I żeby było śmieszniej, miesiąc temu ten sam prezes Glapiński na tej samej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej twierdził, że no w tym roku to nie, ale w połowie 2025 roku może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych. I ekonomiści, ja dzisiaj sobie przeczytałem poranne komentarze profesjonalistów, którzy wyczytują i między wierszami i próbują zrozumieć i mają taką długą pamięć, bo pamiętają te wszystkie wystąpienia prezesa z ostatnich lat. I oni są też bardzo mocno zaskoczeni tym, że nagle ten horyzont tak się przesunął. Narodowy Bank Polski dostał nowe prognozy, oni tam 3 razy w roku je dostają, tak? I lipiec to jest jeden z tych miesięcy. No ale te prognozy znów są takie trochę, ekonomiści nie bardzo się z nimi zgadzają. Wydaje im się, że jednak ta sytuacja inflacyjna będzie korzystniejsza. I zobaczyłem też, że o ile oczywiście rynek no, musi wierzyć prezesowi NBP-u, no bo trochę na tym polega jego rola, to jednak większość komentarzy jest taka, w 2025 roku pojawi się przestrzeń do obniżek. Tylko to, że ona się pojawi obiektywnie, inflacja będzie odpowiednio niska i prognozy będą wskazywały, że spada.
wzrost gospodarczy nie będzie zbyt wysoki, gospodarka nie będzie przegrzana. Obiektywne przesłanki to jeszcze nie znaczy, że na podstawie obiektywnych przesłanek i wiarygodnych prognoz prezes NBP-u zdecyduje się obniżyć stopy procentowe, bo obok polityki pieniężnej, czyli właśnie polityki stóp procentowych, jest jeszcze polityka, taka polityka zwykła polityka. Polityczna, tak. I tu dochodzimy do sedna, czy tak chodzimy dookoła, więc tego tematu, ale odpowiedz mi proszę na chyba podstawowe pytanie, o jakim bardzo wielu z nas dzisiaj, nas laików dzisiaj myśli, słuchając prezesa Glapińskiego. Czy decyzja o nieobniżaniu stóp procentowych nie jest po prostu decyzją polityczną pana Glapińskiego, który pochodzi z innego obozu politycznego niż obecna władza? I oczywiście w interesie tej władzy leży obniżenie stóp procentowych, obecnej władzy, każdej władzy, w interesie każdej władzy. Każdy minister finansów chce mieć niskie stopy procentowe. Dokładnie, bo ma tańszą obsługę długu, bo ludzie są bardziej zadowoleni i się cieszą. Konsumpcja rośnie, gospodarka rośnie. Wszyscy są szczęśliwi, jednym słowem, i mniejsze stopy procentowe. I w związku z tym, czy to nie jest tak, że prezes Glapiński, który jest na wojnie politycznej od zawsze z Donaldem Tuskiem i z obecną władzą, nie podejmuje takich decyzji, nie kierując się względami ekonomicznymi, tylko kierując się wyłącznie względami politycznymi. Wydaje mi się, że w tym roku prezes Glapiński ma pełne argumenty i takie pełne poparcie jak gdyby rynków, ekonomistów, żeby tych stóp procentowych nie zmieniać. To przepraszam ci przerwę. Zanim pójdziesz dalej w tym myśleniu, to komentując to, co teraz powiedziałeś, sam przed chwilą powiedziałeś, że Rumuni i Węgrzy za chwilę będziemy ostatnim krajem, który nie obniża stóp procentowych. No to co prezes Glapiński wie takiego, czego cała Europa nie wie? No, prezes oczywiście Glapiński, każdy kraj ma trochę inną sytuację. U nas problemem do niedawna jeszcze były ceny energii, czyli nie wiedzieliśmy, co się z nimi stanie, z cenami gazu. Teraz już wiemy, od 1 lipca weszły osłony, wiemy, o ile one wzrosną przez to najbliższe półrocze. Nie wiemy, co się z nimi wydarzy w 2025 roku. Narodowy Bank Polski uznał, że w 2025 roku rząd rzuci te ceny na żywioł, co jest oczywiście niemożliwe, bo gdyby je rzucił na żywioł, to pewnie mielibyśmy jakieś tam, nie wiem, 100%, może nawet więcej wzrostu cen energii. Wybory prezydenckie powodują, że jakieś tarcze kolejne, mniejsze, większe, ale jednak będą, więc ta dynamika wzrostu cen energii, gazu, ciepła będzie niższa. No ale powiedzmy, NBP nie wie o ile, więc tutaj pewna ostrożność jest wskazana. Tylko ja przypomnę, że tuż przed wyborami, we wrześniu i w październiku zeszłego roku, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w 2 miesiące bardzo istotnie, bo o 1 punkt procentowy z 6,75 do 5,75. W pewnym przypadkiem pomagało to ówczesnej władzy. Inflacja wówczas wynosiła 9-10%. To taki był taka śmieszna sytuacja, bo ona wynosiła 10, ale później według innej metodologii 9,9 można było, prawda? Była jednocyfrowa i to było to, co prezes powiedział. I wówczas też perspektywy były niepewne, bo żadnych tarcz nie było do budżetu państwa wpisanych, tak? Tylko na część roku, na drugą połowę nie. I jak gdyby nie było problemu, żeby te stopy procentowe obniżyć. Dzisiaj w sytuacji o wiele lepszej, jeśli chodzi o inflację, bo jest niższa inflacja i nawet jeżeli wzrośnie, to w nieporównywalnie mniejszym stopniu jest problem. Czyli w momencie, kiedy... Czyli teraz gdzieś musi być jakaś po prostu inna motywacja niż tylko sytuacja gospodarcza. No właśnie, czyli w zeszłym roku, w momencie, kiedy decyzja o obniżeniu stóp procentowych pomagała obozowi politycznemu, z którego wywodzi się prezes Glapiński, wtedy obniżał. W lepszej sytuacji makroekonomicznej, kiedy ta sama decyzja pomaga obozowi politycznemu, z którego nie wywodzi się prezes Glapiński i z którym jest w ostrym konflikcie prezes Glapiński. No tak, Trybunał Stanu, przecież Donald Tusk chce postawić prezesa przed Trybunałem Stanu. I połowa kampanii wyborczej była poświęcona temu, czy jak się władza zmieni, to czy nowa władza będzie w stanie jakoś usunąć prezesa Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym w tej sytuacji prezes Glapiński już nie chce obniżać stóp procentowych. Czyli potwierdzasz moją tezę, że to jest decyzja czysto polityczna, ale jednocześnie powiedziałeś, że uważasz z ekonomicznego punktu widzenia, tak, że w tym roku decyzja o nieobniżaniu stóp procentowych jest uzasadniona. Tak, ale nieuzasadnione jest takie twarde mówienie, że najwcześniej w 2000... Tak. To jest czysta polityka, ale takie słowa prezesa, to są tylko słowa, ale w ekonomii, jeżeli prezes banku centralnego mówi takie zdanie, to co mieliśmy wczoraj? Osłabienie długu, czyli rządowych obligacji. Znowu umocnienie, problem. I umocnienie złotego. No bo jeżeli stopy mają pozostać wysokie przez tak długi czas, to złoty się umacnia. Ale oczywiście jak się złoto umacnia, to też będzie wpływało na niższą inflację, bo będziemy mieli przecież, mniej będziemy płacili za importowane towary. Mhm. Więc jak gdyby
Trochę jest niespójna ta retoryka prezesa. No i też widziałem wczoraj, że wielu ekonomistów bardzo mocno polemizowało z tymi najnowszymi prognozami Banku Centralnego, o które są oparte decyzje przecież Rady Polityki Pieniężnej w dużej mierze. Na przykład na koniec tego roku inflacja ma wzrosnąć tam do 5%. No ekonomiści uważają, że to będzie około 4%. To jest fundamentalna różnica, tak? Prezes twierdzi, że inflacja będzie rosła też na początku przyszłego roku. Ale nie wiemy, czy będzie rosła, bo nie znamy polityki rządu, jeśli chodzi o tarcze jakieś tam osłonowe. Tak. Za chwilę będziemy znali projekt budżetu państwa, bo on się pojawi pod koniec sierpnia i on powinien nam wyklarować, jak ta polityka budżetowa, która jest ważną składową, wyglądała. No dobrze, to czy prezes... Ale takie twarde mówienie, 26 rok i dajcie mi teraz spokój, znaczy, to jest jakiś właśnie taki fundamentalny błąd i w tym jest jakaś taka moim zdaniem polityczna, powiedzmy, podbudowa takiej poglądu, bo prezes mógł powiedzieć, w tej chwili nie ma przestrzeni do obniżki stóp procentowych i w tym roku raczej nie będzie. Kropka. Wrócimy do tematu, jak będziemy wiedzieli, jak wygląda projekt budżetu państwa na przyszły rok, sytuacja gospodarcza i co dzieje się z inflacją po wprowadzeniu tych nowych osłon na ceny gazu i energii, które są, wiadomo, nie tak hojne jak za rządów PiSu. Tylko w 26 roku, to też jest dużo powiedzenie w 26 roku, styczeń 26 i grudzień 26 dzieli rok różnicy, więc pod koniec 26 roku będziemy już żyli kampanią wyborczą w 27 roku. Prezes ma kadencję do 2028 roku. Więc on ma horyzont w ogóle bardzo długi tutaj myślenia i tych i kampanii zaliczy to, kilka. I może liczyć na to, że władza się zmieni w następnych wyborach parlamentarnych, w zależności od tego, co się stanie w wyborach prezydenckich. No wiem, że ta polityka jest tutaj bardzo wachliwa i wszystko się może wydarzyć. Czy twoim zdaniem to oznacza, że rzeczywiście w takiej perspektywie naszej konsumenckiej, nie wiem, roku czy dwóch lat, nie możemy liczyć na tą obniżkę stóp procentowych? Ja myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa naprawdę do połowy przyszłego roku, a tak naprawdę do jesieni przyszłego roku, nie. Bo no, Rada Polityki Pieniężnej, zakładam, że no, musiałoby się stać coś takiego, że ta inflacja faktycznie bardzo mocno leci, a gospodarka sobie radzi słabo. Ale już leci. Sam powiedziałeś no, 10%. Teraz tak, mamy prognozy 5, 4, 3, 2. Ale to jest ciągle za dużo, bo bank centralny chce mieć inflację 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. I wtedy jest sytuacja komfortowa, że bieżąca inflacja i ta przyszła nawet bardziej, bo jak dzisiaj bank centralny obniża stopę albo podnosi, to ma wpływ na inflację za 4, 6, 8 kwartałów dopiero. Więc na przykład za późno jest, żeby zbijać inflację tą, która będzie za miesiąc, za dwa, czy nawet za pół roku. Więc tutaj celujemy w inflację de facto za półtora, dwa lata, żeby ją obniżyć. Natomiast no, ona dzisiaj, ta inflacja, nie jest takim problemem społecznym, nie jest takim problemem ludzkim, jak była rok temu, co nie znaczy, że ceny spadły, tak? No bo ceny są nadal wysokie, one po prostu wolniej rosną, więc ceny się utrzymały na bardzo wysokim poziomie, ale jak gdyby sam ich kolejny wzrost, ta dynamika już nie jest takim problemem. Gospodarka zaczyna być jakimś problemem, bo to ożywienie w tym roku postępuje, ale niedawno minister finansów mówił 4% liczę, a teraz wszyscy mówią 3%. Eksport słabo sobie radzi. Inwestycje w tym roku spadną. No konsumpcja jest silna, bo w dwucyfrowym tempie rosną płace w gospodarce jako całości. Tutaj nie każdy indywidualnie nie bierze tego, bo, no bo to jest jak gdyby agregat duży dla całej populacji kraju pracującej. I to jest też pewien problem, który, jak rozumiem, NBP dostrzega. Natomiast no, eksporterzy, im silniejszy złoty, zaczną sobie zaraz gorzej radzić, a to jest duża część jak gdyby naszych przedsiębiorców, bo chyba w tej chwili ponad 50% polskich firm sprzedaje swoje dobra za granicę. Więc jak gdyby tych elementów, które niższe stopy mogłyby pomóc, no to jest jak gdyby więcej i gospodarce pomóc i być może inflacji nie zaszkodzić. Europejski Bank Centralny obniżył już stopy po raz pierwszy od bardzo długiego czasu i zaraz pewnie będzie je znów obniżał. Zakładam, że amerykański bank centralny, Fed, przed wyborami też obniży stopy procentowe. Czy to będzie Joe Biden, czy to będzie Kamala Harris, czy to będzie Michelle Obama. Zakładam, że tutaj też się może pojawić pozytywna jakaś informacja. Złoty się będzie umacniał. Jak się złoty będzie umacniał, to siłą rzeczy nasza inflacja też będzie niższa. Dziękuję ci. Jestem optymistą. No właśnie, dziękuję ci za ten błysk optymizmu na koniec, ponieważ dzisiaj mnie czeka płacenie kolejnych rachunków, więc to nie jest dobre, wiesz, oglądanie tych rosnących kwot.
kwot na rachunkach, ale trzymajmy się tego, że jednak jakieś światełko w tunelu jest. Oby to nie był pociąg na końcu. Dziękuję ci bardzo. Bartek Godusławski, Business Insider Polska, był państwa i moim gościem. Zapraszamy oczywiście na Onet Rano w poniedziałek, 7:55. Spokojnego weekendu.